Cześć, witajcie w kolejnym, drugim już odcinku z serii, gdzie testujemy dania z proszku. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie fix z serii Smaki Świata, tortilla meksykańska. Zobaczymy, czy tak nam wyjdzie jak na obrazku, czy będzie dobrze smakowało. Zapraszam do odcinka. Oglądajcie film do końca. Po podsumowaniu będziemy mieli dla was krótkie informacje na temat zmian, które nadejdą do nas na kanale. A my zaczynamy film. Zgodnie z tym, co mamy napisane na opakowaniu, do przyrządzenia meksykańskich tortilli będziemy potrzebowali 225 g pierści z kurczaka, 3 tortille, 1 druga papryki, 1 cebula, 40 g tartego żółtego sera, 3 łyżki oleju. Jak widzicie, mamy te wszystkie składniki przygotowane. Zabieramy się za przygotowywania. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to jak widzicie, na opakowaniu przedstawione są właśnie 3 porcje i 3 porcje z tej saszetki nam powinno wyjść. Zobaczmy drugą stronę. Tutaj klasycznie skrócony przepis przygotowywania, na podstawie tego będziemy dzisiaj bazować. Niżej mamy skład, tutaj jakieś inne informacje oraz tabela kaloryczności. Jeżeli chodzi o porcję jedną naszego dania, to będzie 486 kalorii w takiej właśnie jednej porcji dania. W pierwszej kolejności musimy pokroić w paseczki nasze mięso, czyli pierś z kurczaka oraz warzywa, paprykę i cebulę. Rozpoczynam od mięsa. Biorę naszego kurczaka i kroję w paseczki. Was serdecznie zapraszam do zaobserwowania nas na Instagramie oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Kurczak jest już pokrojony, teraz kroję naszą paprykę. Też co, jeżeli chodzi o paprykę, to była taka informacja, że mamy użyć pół papryki i ta papryka ma być w różnych kolorach. No my użyjemy dzisiaj po prostu czerwonej papryki, nie będziemy jakby otwierać trzech papryk. Pokroję tutaj na troszkę mniejsze paseczki, żeby to nam szybciej się udusiło. Jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle wyjdzie ten fix. To jest fix, który robimy pierwszy raz, nigdy nie mieliśmy z nim styczności. Wygląda na ten moment bardzo prosto w przygotowywaniu, bo tych składników jest niewiele. Zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Papryka pokrojona, czas na cebulę. Cebulę pokroję w piórka. Będzie nam najładniej się smażyła, najładniej prezentowała w naszym daniu. Myślę, że skończę za chwilę kroić cebulę i będziemy przechodzić do kolejnego kroku. Zaraz zobaczymy, co jest dalej. Warzywa i kurczak pokrojone w paseczki. Teraz będziemy przenosić się na patelnię. Na początek rozpoczniemy od usmażenia kurczaka na rozgrzanym tłuszczu. Następnie dodamy warzywa, będziemy wszystko smażyć chwilę. I na koniec całość wymieszamy z naszym fiksem. Przenieśliśmy się na patelnię, odkręcam pod patelnią gaz i wylewam nasz olej. Teraz czekamy chwilę, aż on się rozgrzeje i będziemy wykładać kurczaka na początek. Czekamy właśnie, aż rozgrzeje się olej. Tak z Damianem sobie rozmawiamy, że tutaj nigdzie nie ma wspomniane, żeby dodać sól, pieprz bądź coś takiego. Także ja w międzyczasie sobie zerknęłam, jeżeli chodzi o skład właśnie tego fiksa. I tutaj mamy koncentrat pomidorowy, mąkę pszenną, cebulę, sól morską, mieloną paprykę, cukier, oleje roślinne, pomidory, czosnek, nasiona kolendry, kmin, pieprz kajen, chili, skrobie, liście laurowe. Czyli tutaj jak gdyby mamy taką mieszankę przypraw. Ja myślę, że w międzyczasie już się olej rozgrzał, także przerzucę sobie kurczaka. Zazwyczaj te fiksy są takie, żeby wymieszać z jakąś wodą świeżaną i tak dalej. Jest tutaj bardziej taka mieszanka przypraw jest w tym przypadku. Jak słyszycie, olej dobrze rozgrzany, smażymy kurczaka, następnie będziemy dodawać warzywa. Kurczak usmażony, czas na nasze warzywa. Wrzucam sobie paprykę oraz cebulę. I teraz ponownie chwilę wszystko przysmażamy. Ja myślę, że tutaj aż do miękkości. I następnie będziemy dodawać nasz proszek, czyli naszego fiksa. Warzywa są już uduszone w naszym kurczaku. Odcinam sobie brzeg naszej torebki. Zobaczę, jak pachnie. Dość ciekawie. Zobaczcie w środku, jak to się prezentuje. Taki azjatycki. Mocno orientalny zapach tak. Jest na pewno. Tak, no dobra, cepujemy. Powiem wam, że ja to trochę się obawiam, że to będzie strasznie suche w środku. Bo jest praktycznie zero jakiegoś susiwka. Nie mieszam. Same warzywa, kurczak by jest suchy stosunkowo. Papryka, cebula, tutaj przecież wody nic nie puściło. No nie wiem. Jak dla mnie to trochę glutowacieje, nie wiem czy widzicie.
Takie proszkowe bardzo to się zrobiło. Może trochę podlać wodą. Właśnie to? Też tak myślę, że trzeba to podratować odrobiną wody. Bo zobaczcie, co nam się zrobiło. Dobra. Dosłownie odrobinkę, żeby to się bardziej oblepiło. Jeszcze trochę? Odrobinę. Wystarczy. Strasznie tak sucho to wygląda, no ale dobra. No. Taki byłby bardzo proszkowy posmak. Bo tutaj nic nie kazali rzucić? Dodaj farsz, ser, zawiń. Całość wymieszaj z fiksem chlor. No nic nie dali. No dobra, my sobie wrzuciliśmy, teraz to już ma taki ładniejszy wydźwięk, jak szczerze mówiąc. Także damy temu chwilę i przenosimy się do zawijania w nasze tortille. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Jak widzicie, tortilla jest mięciutka. Przenosimy się. Bierzemy nasz farsz. Tutaj jest wskazówka, żeby wszystko wymieszać z serem. Ja serem posypię już, jak będę miała to na tortilli. Teraz tak mniej więcej podzielę sobie to na trzy części, żeby było porówno. I pierwszą biorę, nakładam na tortillę. Myślę, że coś takiego. Następnie posypuję 1/3 sera. Póki to wszystko jest gorące, żeby ten ser miał jeszcze okazję się roztopić delikatnie. I zawijamy tak, jak było na instrukcji. Tak. Następnie tak. I pierwsza gotowa. Bierzemy się za kolejne. Bierzemy się za drugą. Damian tutaj sugeruje, żeby drugą zrobić z sosem. Także polewam delikatnie sosem. To jest taki klasyczny sos sweet chili, żeby chociaż trochę było to bardziej wilgotne, przyjemniejsze do jedzenia. Ale zapach jest, tak jak mówiłem wcześniej, mocno orientalny. Bardzo. I jest w tym potencjał. Ja już na ser żółty nie zasłużyłem, także dzięki. Ojej, zapomniałam. Tak się rozpędziłam, bo chcę póki ciepłe zawinąć. Dobrze, że tutaj ktoś z boku podpowiada. No ale dobra. Widzicie, to się... Zwijamy i akurat będą 3 sztuki. No dobra, zwiniemy wszystkie i spróbujemy, przejdziemy do podsumowania. Niestety musimy tutaj sobie pałeczkami przebijać, bo nam się to otwiera wszystko. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to powinno być też zapieczone w jakimś grillu, żeby tak się ładnie opiekło i było zwarte. No ale o tej instrukcja nie mówi, także może spróbujemy ostatnią sobie przypiec w grillu elektrycznym. Tak się prezentują nasze skończone, gotowe tortille. Jak widzicie na obrazku, one były bardziej chyba zwinięte w rożek. U nas są one kwadratowo, ale to nie ma tak na dobrą sprawę żadnego znaczenia. Teraz spróbujemy sobie. Ser już zaczyna się roztapiać, ponieważ to wszystko jest gorące. Spróbujemy sobie i wrócimy do Was z delikatnym podsumowaniem. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Czas na krótkie podsumowanie naszego dania. Tortilla meksykańska zrobiona ze składników i przepisu, jaki był na opakowaniu. I teraz tak, jeśli chodzi o samą przyprawę, jest to tak na dobrą sprawę mieszanka przypraw, jest ona po prostu za sucha. Gdybyśmy nie dodali odrobinę na patelni wody, tak jak widzieliście, to po prostu by się wszystko zbryliło, nie obtoczyłoby tego dokładnie i byłoby naprawdę słabe. My dodaliśmy tutaj delikatnie wody, smakowo, mocno orientalne smaki, wyczuwalna papryka jest przede wszystkim, curry delikatnie gdzieś tam z tyłu się przebija, takie naprawdę meksykańskie klimaty. Co byśmy poprawili, to tak, te dwie tortille są bez sosu, ta moja jest z sosem sweet chili. I dzięki temu to nie jest takie naprawdę suche. Ten sosik na dobrą sprawę bardzo ratuje to danie, ponieważ kurczak jest suchy, papryka nie ma praktycznie, niewiele wody puściła, cebula tak samo. Jest, i przyprawa sama w sobie też jest proszkiem, więc byłoby zdecydowanie to za suche. Z sosikiem jest naprawdę ok. Co jeszcze byśmy zmienili? Nie wiadomo, ponieważ w przepisie jest po prostu zawinięcie tego wszystkiego i podanie. Wydaje mi się, że lepiej byłoby to, gdybyśmy schowali te wszystkie warzywa bardziej w głąb i wrzucili do takiego opiekacza z góry dół, żeby to wszystko nam się zapiekło. Do tego jakiś sosik, nie wiem, czosnkowy na przykład i byłaby petarda. W takiej wersji jak jest obecnie, ja bym to ocenił na 6/10. Warto zrobić, spróbować, ale nie jest to danie, do którego na pewno bym wrócił ponownie. Jeżeli chodzi o mnie, to tutaj na opakowaniu jeszcze była taka wskazówka,
że możemy dodać sobie dodatkowo jakieś składniki, na przykład fasolę, kolendrę, ewentualnie papryczkę jalapeno. I nie wiem, czy kojarzycie smak burrito. Mi właśnie ta przyprawa jakby nadaje właśnie taki smak typowego burrito. Jedynie czego tutaj mi brakuje, to jest właśnie ta fasola. I tak jak Damian już wcześniej wspomniał, ja bym na przykład do swojego dodała jakiś fajny sos, ewentualnie tą fasolę i zawinęła to w taką zamkniętą saszetkę i albo do opiekacza, albo na patelni i czymś przycisnąć, żeby to jednak zapiec tak w środku, albo do grilla elektrycznego. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to tak samo jak Damian, 6 na 10. Dobre, ale czy ponowiłabym zakup? Chyba raczej niekoniecznie, wolałabym coś sama pokombinować z przyprawami i jakąś własną taką autorską wersję tego dania przygotować. No na pewno nie jest to coś, co będziecie robili na stałe. Warto zrobić, bo całość przygotowania zajmuje dosłownie ile? 7 minut? No. Gotowe składniki, jedyne co nam zostaje, pokrojenie, podsmażenie, wrzucenie tego i tyle. Także dajcie znać, czy robiliście, czy kupowaliście, czy testowaliście ten fix konkretnie. Jest to jakaś seria Smaki Świata, widzieliśmy kilka różnych smaków. No ten, mówię, 6 na 10, dobre, ale raczej więcej nie powtórzymy. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak podobał wam się ten format, jest to już drugi film, w poprzednim filmie robiliśmy zapiekankę ziemniaczaną z winiary, pomysłu na, była naprawdę dobra, jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii, zapraszamy do tamtego filmu, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej! Tak jak na początku filmu mówiłem, następują pewne zmiany u nas na kanale. W związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym oraz okresem, w którym nasze życie zmieni się do góry nogami, mam na myśli pojawienie się nowego członka rodziny, musimy delikatnie przeorganizować wystawianie filmów na nasz kanał. Także przez lipiec, sierpień i wrzesień będzie pojawiał się regularnie jeden film w niedzielę o godzinie 10.00 i będą to filmy, które będą stałe. Dodatkowo mogą pojawić się jakieś dodatkowe filmy, m.in. z aktualizacjami, jakieś vlogowe. Nie ma co się oszukiwać, nadchodzi okres wakacyjny, część z was wyjeżdżamy, również wyjeżdżamy. Także po prostu robimy sobie wakacje. Wrócimy do was pod koniec września do regularnych już dwóch filmów tygodniowo. Mamy też plan na dwie nowe serie u nas na kanale, ale o tym dowiecie się później. Mamy nadzieję, że nas zrozumiecie, mam nadzieję, że będziecie oczekiwali nowych filmów, będziecie komentowali, jesteście super, tak jak zawsze, a my widzimy się w kolejnym odcinku, tym razem już w niedzielę. Trzymajcie się, hej!